pajęczyny. Bez nich na trybie Box PvP nie ma praktycznie żadnych szans, by zabić kogokolwiek. Dzieje się tak dlatego, że każdy tutaj ma elytrę i z łatwością może nam uciec. I właśnie wtedy przydają się kobłeby, które zabierają możliwość ucieczki. Na moim serwerze anarcha.gg na trybie Box PvP niedawno został wprowadzony anarchiczny miecz, dzięki któremu raz na 60 sekund możemy natychmiastowo postawić taką oto pajęczą pułapkę. Jest to ekstremalnie mocne, dlatego stwierdziłem, że muszę zdobyć owy przedmiot. Aktualnie mamy 4 możliwości na jego pozyskanie. Pierwszy sposób to jest kupienie takiego miecza z rynku, jeśli któryś z graczy byłby chety na jego wystawienie. Aktualnie nie widzę takiego miecza, ale może z czasem się tutaj jakiś pojawi. Druga metoda to zakupienie tego miecza za, uwaga, 500 zabójstw. Trzecia metoda i myślę, że właśnie na nią będę najbardziej polował, to po prostu znalezienie takiego gracza na arenie PvP i oczywiście zabicie go. Czwarta metoda to wytropienie tego miecza z anarchicznej skrzyni. Czwarta metoda byłaby zdecydowanie najszybsza, ponieważ wystarczyłoby zakupić kilka anarchicznych kluczy na stronie internetowej i pewnie miałbym już swój miecz. Jednak ta opcja odpadała. Chciałem go zdobyć bez wydawania żadnych prawdziwych pieniędzy. Do pozostałych 3 metod potrzebowałem przede wszystkim monet, za pomocą których będę mógł zakupić anarchiczny miecz z rynku lub ulepszyć moje przedmioty. Te aktualne nie były najgorsze, ponieważ miałem cały set poziomu 18, lecz mimo tego i tak potrzebowałem lekkiego ulepszenia. Także w tym momencie poszedłem na bezpieczną strefę, czyli miejsce, gdzie można kopać na spokojnie surowce, które zamieniają się na wcześniej wspomniane monety. Niestety nie szło to na tyle szybko, jakbym tego chciał, dlatego postanowiłem zaryzykować i udać się na strefę PvP. Tam generatorów było znacznie więcej, jednak istniało też ryzyko, że umrę. Na początku było spoko. Kopałem sobie emeraldy, co jakiś czas przylatywał do mnie ziomal, którego szybko odstraszałem. Czasem przylatywali też jacyś mocniejsi gracze, jednak na spokojnie mogłem im uciec. Po chwili sytuacja się zmieniła. Dostałem rzucony w pajęczyny i wszyscy się na mnie rzucili. Co gorsza, zaczęto mnie zabudowywać deskami. Sytuacja wyglądała naprawdę słabo. Szamknęli mnie. Dobra, mam złotą siekierkę. No kurde, cały czas to z emocji nie potrafiłem nawet dokończyć zdania. Na szczęście dzięki mojej złotej siekierce udało mi się wydostać. No nie! Uciekamy! Oj, cała banda i właśnie to jest ryzyko kopania na strefie PvP. Ledwo co, gdyby nie antykobłeby, które usuwają mi, wiecie, wszystkie kobłeby w pobliżu kilku kratek, to naprawdę byłby przypał. Wróciłem na spawna, naprawiłem mojego seta i mimo poprzedniej akcji nie zniechęciłem się do dalszego kopania emeraldów na strefie PvP. Tym razem szło naprawdę dobrze, nikt mi nie przeszkadzał, a gdy już ktoś przyszedł, to zazwyczaj ja wygrywałem walkę i taka osoba musiała uciekać. Udało mi się nawet prawie zabić jednego typa, jednak zaraz do pomocy przyszli jego koledzy. No nie, patrzcie, dołącza jakiś kolejny typo. Dobra, uciekam, bo to nie ma naprawdę sensu. W ogóle zobaczmy, czy ktoś jest na strefie bez elyt. Zobaczcie, tutaj można sobie wlecieć i tutaj nie możemy używać elytry. Aktualnie tutaj nikogo nie ma, tylko ja na razie mam 18 level kill-off, ale jak będę miał wyższy, chyba 20, to będę mógł niszczyć te generatory na hita, te bloki nadrajtowe przede wszystkim na hita, bo to już mogę niszczyć i wtedy na pewno tutaj będę spędzał dużo czasu, bo na razie bardziej opłaca mi się kopać emeraldy. Z tego powodu wróciłem właśnie do tej czynności. Za każdym razem, gdy podbijał do mnie jakiś gracz, to po prostu czułem, że gdybym miał anarchiczny miecz, taka osoba już by nie żyła. Jedno kliknięcie mieczem i od razu cyk 9 pajęczyn pod nogi. Aktualnie było to niestety tylko marzenie, więc dalej musiałem męczyć się z normalnym stawianiem kobłebów. Oprócz tego miałem wrażenie, że ludzie po prostu się na mnie uwzięli. Używamy antykobłeba, ale kurde, nie usunęły się te kobłeby. Ale mam nadzieję, że uda mi się jakoś wyjść z tej sytuacji. Oj, i zaczynają mnie zabudowywać, to jest najgorsze, to jest najgorsze. Trzeba wziąć siekierę w dłoń i okej, udało się. Potem miała miejsce spora walka, podczas której popchnęło wiele totemów, lecz koniec końców nikt nie zginął. Z tego powodu znów wróciłem do kopania emeraldów i w ten sposób minęło moje pierwsze 1,5 godziny gry na serwerze. W sensie grałem tutaj wcześniej na innym koncie, z którego przekazałem sobie wszystkie przedmioty, ale chodzi o to, że od początku tego filmu grałem już 1,5 godziny. Wszystkie moje wykupane monety sprzedałem na dolary, które oczywiście służą do handlu na rynku. Następnie musiałem odejść od komputera, dlatego udałem się na strefę AFK. Na niej co minutę otrzymujemy nagrodę, a co pół godziny mamy szansę na wylosowanie klucza do skrzyni AFK. Gdy wróciłem po 30 minutach, okazało się, że niestety nie wylosowałem klucza, więc nie pozostawało mi nic innego, niż ponownie udać się na kopanie emeraldów. Kopałem tak przez prawie godzinę, jednak moją dobrą pasce przerwał ten gracz. Wow! Co za damage on wali? Wywalam się. O co chodzi? Dobra, szybko zakładamy to i czekamy, aż mi antykobłeb znowu będę mógł użyć. Dobra, i uciekamy. Dobra, ej, to było straszne. On musiał mieć jakiś miecz 20, naprawdę. Potem z ciekawości postanowiłem sprawdzić rynek. Anarchiczny miecz jest do kupienia. 2 anarchiczne miecze za 9 milionów są. O, no niestety tyle nie mam. Mam 114 tysięcy, więc kurczę, to jest dużo. Nie ma co ukrywać, to jest bardzo dużo. Chyba, że zostalibyśmy biznesmenami jakimiś tutaj. Taka wizja bardzo mi się spodobała, dlatego zacząłem przeglądać rynek w poszukiwaniu ciekawych okazji. W końcu natrafiłem na spodnie poziomu 13 za 50 tysięcy dolarów,
i Helm poziomu 13 również za tą samą cenę. Przedmioty te od razu kupiłem i po przeanalizowaniu kilku rzeczy postanowiłem wystawić je za cenę 80 tysięcy dolarów. Okazało się to bardzo dobrą decyzją, ponieważ po 10 minutach na moim koncie pojawiło się dodatkowe 160 tysięcy dolarów, co oznaczało, że itemki się sprzedały. Bez zastanowienia znów wszedłem na rynek i po raz kolejny znalazłem ciekawą ofertę. O, miecz 13 100k, możemy spróbować wystawić za 120k. Jest, mamy 190 koła, to znaczy, że się sprzedało, więc możemy dalej w sumie robić nasz biznes, bo to w miarę oddaje, mówiąc szczerze. Jest teraz ranek, więc niewiele przedmiotów jest wystawionych, więc chyba teraz żadnej fajnej oferty nie znajdę. Swoją drogą, jakby ktoś zastanawiał się, na jakiej podstawie oceniałem, czy dany przedmiot opłaca się kupić, to już śpieszę z wyjaśnieniem. Jeden blok emeraldu to 4 srebrne odłamki. Każdy poziom seta na boksie jest warty 2 razy więcej, zaczynając od 16 srebrnych odłamków. To oznacza, że za pomocą tego wzoru możemy wyliczyć, ile musimy zebrać srebrnych odłamków, by kupić część seta na przykład poziomu 13. W tym przypadku wychodzi około 130 tysięcy. Jak pewnie wiecie, każdy srebrny odłamek możemy zamienić na 1 dolar. Oznacza to więc, że realna cena części 13 seta to 130 tysięcy dolarów. Zatem jeśli na rynku widnieje oferta sprzedaży na przykład hełmu 13 za połowę jego ceny, to wiedzcie, że zazwyczaj jest to dobra oferta. Ja wcześniej mój hełm kupiłem za 50 tysięcy dolarów, czyli za 60% mniej niż realna cena takiego hełmu. Aktualnie znów poszedłem kopać emeraldy i co jakiś czas sprawdzałem rynek. Udało mi się zarobić kilka tysięcy, kupując anarchiczne odłamki po taniości i sprzedając je trochę drożej. Odłamki na anarchia.gg rozchodzą się jak świeże bułeczki, ponieważ dzięki nim możemy znacząco zwiększyć nasz drop surowców, a nawet ilość serc. Wracając do mojej gry, dalej kopałem emeraldy, czasem prawie ginąc i dalej szukałem fajnych ofert na rynku. Takową znalazłem, Kilo w 14 za 250 tysięcy dolarów, którego wystawiłem za 280 tysięcy. Biznes szedł bardzo dobrze, ale nie mogę tego samego powiedzieć na temat mojej dominacji na strefie PvP. Bo zazwyczaj to ja byłem dominowany i musiałem uciekać. Ale to na razie nie było istotną kwestią, bo ważniejsze były pieniądze na anarchiczny miecz. Któregoś razu, gdy znów na rynku szukałem czegoś ciekawego, trafiłem na miecz 16 za 300 tysięcy dolarów. Wiadomo, spoko oferta, zakupiłem miecz, jednak okazało się, że nie był to zwyczajny przedmiot. Miał on na sobie dwie magiczne księgi. Spowolnienie, dzięki któremu mamy szansę nadać naszemu przeciwnikowi efekt spowolnienia po uderzeniu, i otrucie, które działało podobnie. Te księgi z miecza można ściągnąć, co właśnie zrobiłem, i następnie wraz z mieczem wystawiłem je po kolei na rynek. To pozwoliło mi zrobić spory profit. Potem poszedłem na strefę VIP kopać surowce. Strefa VIP to bezpieczna strefa, ale dla osób z rangami. Następnie robiłem jeszcze mnóstwo jakichś biznesów, czy to na anarchicznych odłamkach, czy to na innych rzeczach. I tak właściwie toczyła się moja gra na serwerze przez parę godzin. Jakiś typ nie bije. Potem mu spadł. O! Jakie on miał itemy? 13! Hełm 12, reszta 13, tak? Miecz 13 diamentowy, Kilow. Kilow też 13! Ej, kolejny ziomal przyszedł. Kolego, chodź tu. Ej, zarąbiście, mogę sobie to wystawić teraz na rynek i zarobić z tego trochę kasy. Wszystkie przedmioty wystawiłem, opuściłem serwer i po powrocie miałem 1,4 miliona dolarów. Oczywiście całej tej kwoty nie zarobiłem z tych rzeczy, które wystawiłem przed chwilą, tylko wcześniej miałem jeszcze powystawianych kilka bardzo drogich przedmiotów, które teraz się sprzedały. I w tym momencie może wam się wydawać, że wszystko szło idealnie, jednak prawda jest taka, że było zupełnie odwrotnie. Widzicie, zarobienie takich pieniędzy zajęło mi ponad 10 godzin, a najtańszy anarchiczny miecz kosztuje 10 milionów dolarów. Mówiąc szczerze, nie jestem cierpliwy, dlatego nie miałem zamiaru spędzać kolejnych kilkudziesięciu godzin, by zarobić kasę na wymarzony miecz. Całe moje pieniądze wydałem na napierśnik poziomu 20 i już zaraz miałem wdrożyć mój plan, który miałem z tyłu głowy od początku tego filmu. A mianowicie, spójrzcie, co łączyło każdą sytuację, podczas której prawie umarłem. Nigdy nie byłem bity w pojedynkę. Zawsze walczyłem przeciw kilku graczom. Na boks PvP kluczem do sukcesu jest posiadanie zgranej, mocnej ekipy. Dlatego skontaktowałem się z moim kolegą, którego możecie znać z poprzednich filmów, by dzięki swoim znajomościom na serwerze pomógł mi zebrać drużynę, z którą będę w stanie podbić boks PvP. Śmiało mogę powiedzieć, że udało się. O, dawaj go, dawaj go, bije, dawaj go, spada, pada, dobra, pada, dobra, pada. Dobra, to jest po nim. Ja go biję. Dawaj, biję go, dawaj. Jaka masówka. To mi się podoba, nie? Dobra. Totem. Kolejny. Totem. On już ma tylko klatę, Zebraliście coś? Nie mam nic, ej, co macie, chłopaki? Ja nic nie mam. To dosłownie była nasza pierwsza próba zabicia kogokolwiek i udało się. Może nic nie zyskaliśmy, ale ja już wtedy wiedziałem, że wspólnymi siłami możemy pokonać praktycznie każdego. Nadeszła kolejną ofiarę, którą szybko zabudowaliśmy i teraz kwestią czasu było, aż mój sojusznik ją wykończy. Całość jednak trwała podejrzanie długo. Najdziwniejsze było to, że Bruce Wayne, czyli mój aktualny sojusznik, jest tą samą osobą, która kiedyś prawie mnie zabiła kilkoma strzałami. Oznaczało to, że ofiara musi mieć naprawdę ultra mocne itemy, skoro wciąż jakoś się trzymała. Budujcie ładnie.
nie. A ja tu wszędzie... Wylatuję! No jak wylatuję? Nie wylatuję. O, mam X-Raya, zbugowało mi się, że mam X-Raya. No właśnie, też widziałem. Ja cały czas widzę. Tutaj, będzie z tej strony, Ja sobie biorę drewno, sorry. Strasza na pomoc przylatywali sojusznicy ofiary. Jednak nic oni nie zdziałali. W końcu udało nam się zabić typa i można było przejść dalej. Ale nagle, niespodziewanie, usłyszałem to. Co ty masz? Dexi. Co? No daj lepiej. Mam anarchiczny miecz z niego. Pierdzielisz! Jak go zabiłem? Naprawdę! Nie gadaj! Patrz, tu tak jestem. Szybko? Jakby, co tu się stało? Nasza druga ofiara i mamy anarchiczny miecz. Umówiłem się wcześniej z chłopakami, że miecz powędruje do mnie, więc teraz nadszedł czas na jego wytestowanie. Boksuję? Boksować? Ja boksuję. Dobra, rób boks. Nice. Ja trzymam, aż użyję antykobłaba, żeby od razu napalać. O, ale szybko leci. O, pięknie. Kurde, wszyscy we trójkę wlecili w weba, nie? O, weźcie go, potem. Nice, ładnie. Ej, ziomel go rozkopuje. Ja muruję. To wiem. Nice. Pablo. Dąkuję. Yes. Boksuję. Nice. Potem. Nice. Boksuję. Bo nie wyleciał. Weźcie. Nice, ładnie. Uuu, zabiłem nawet. Domek. Domkuję jakoś. Ej, nie, tu jestem. Dobra, jest taki trochę ala domek. Nice. Pomagam ci. Uciekaj, dałem ci antykrowewa, uciekaj. Uciekłeś? Dobra, ta, uciekłem. Jaki fokus na mnie, co jest? Teraz na mnie jest fokus. Się pocam na mnie. Ci? Nie, na spokojnie. O kurde! Padłem! Fuck! Kurde. Padłem! Kto padł? Ja, Whisky. Whisky Enjoyer padł. Był on ważną częścią naszego zespołu, a item, jakie posiadał, prawdopodobnie zbierał dziesiątkami godzin. Wcześniej oddał mi nawet anarchiczny miecz, który wydropił z gościa. Mimo wciąż udawało nam się zabijać graczy, lecz bez niego to nie było to samo. Po prostu czuliśmy brak jakiejś osoby. Z tego powodu postanowiłem oddać wszystkie moje przedmioty właśnie Whisky Enjoyerowi. Mimo tego, że skończyłem z niczym, to byłem zadowolony. Żadne itemy nie są tyle warte, co dobra zabawa z kolegami, a ja wiedziałem, że przez ostatnie 2 godziny naprawdę świetnie się bawiłem. Wiedzcie, że do dobrej zabawy na boksie nie potrzebujecie najlepszych itemów, a wystarczy dobra ekipa do grania. Takową możecie poznać na Discordzie AnarchyGG, także wbijajcie i subskrybujcie mój kanał, bo jest to drugi kanał i jeszcze pewnie tego nie robicie.